Siema, z tej strony Broda z Geckoldrym. W dzisiejszym filmiku pokażemy wam naszą kolekcję węży. Zapraszam. No to mamy, zaczynamy od pierwszego wężyka. Mamy tu pończoszniaka, Thamnophis sirtalis. Jest to młodziutka samiczka. Te węże nie dorastają więcej niż do 130 cm, więc jakby nie patrzeć. To są bardzo malutkimi wężykami, ale bardzo fajnymi. Bardzo lubię akurat ten gatunek, podoba mi się strasznie. Szczególnie to, jak wcina rybkę. Taki malutki. Taka malutka samiczka. Albino yellow. Następnym cudakiem w naszej kolekcji jest Heteodron. Jest to samczyk. No, te węże no, też nie rosną jakoś specyficznie duże, no, do 80-90 cm. Rzadko, przeważnie to jest 65-80 cm. I są bardzo małe i pocieszne. Takie małe dziewczynki. Świnki, tak Julka na nie mówi, świnki, bo mają ten nosek taki zakończony z szpicem. Cudne. I ten akurat ma na imię Smrodek. Pierwsza rzecz, jaką zrobił, jak go przywieźliśmy z giełdy, to uwalił nam kupala. Nie, Smrodek? Jaki jesteś śliczny. Mała, cudna żmijka. Taki brzydak. Następnymi naszymi wężykami są pytony królewskie, pytony Regius, Bow Python, Royal Python, zależy jak to chce go nazwać. No, to jest akurat Nagini Samael. Te węże dorastają podobno do 2 metrów, no, co akurat rzadko się zdarza. Mamy tutaj samiczkę i samczyka. Samiczka jest troszkę starsza, bo jest CB14, samczyk jest CB15. No i są to zwykłe nominalne kolory, czyli standardy, normalne, zależy jak to chce to nazwać. Są przepiękne, bardzo lubię te akurat pytony. Uwielbiam pytony królewskie, pytony tygrysie. Następnym wężykiem dalej jest pyton królewski. Ten akurat ma na imię Bellatrix. I akurat to już jest odmiana barwna. Jest to Genetic Stripe, G-Stripe, zależy jak kto woli to nazwać. No i jak widać ma zredukowane paterny na wzdłuż ciała i stripe, czyli paski po długości kręgosłupa. Jest to też samiczka i waży 1300 gramów. Czyli zanim tego będzie gotowa do tego, żeby można ją rozmnażać. Bardzo grzeczna, ładnie wszystko wcina. Nie ma problemu z karmieniem. Cokolwiek się jej poda do jedzonka, to nie gryma się. Następnym naszym zwierzaczkiem w kolekcji już jest większy gatunek pytona, jest to pyton tygrysi. Ten akurat, ta akurat samiczka jest odmiany barwnej Hyper, 66% albino head granite. Jest to młodziutka samiczka, trzeba mieć na uwadze, że no, kiedyś ta samiczka będzie dorastała do nawet 6 metrów. Więc trzeba mieć na uwadze, że to nie jest wąż dla początkujących hodowców, bardziej dla zaawansowanych już. No ten wąż już może zrobić krzywdę. Mogą być terrarium defensywne, to znaczy, że będą bronić swojego terytorium, ale po wyjęciu z terrarium mogą być już spokojne. No, ale to zależy od każdego osobnego wężyka. Następnym przyjemniaczkiem w naszej hodowli jest Lolek. Lolek to pyton tygrysi odmiany Green, pyton Molurus bivitatus, Burmese Python, zależy jak to... Gdzie, jak kto i gdzie mieszka, takiej nazwy będzie używał. No, to potoczna nazwa pyton tygrysi. PMB. No i to jest odmiana Green. Piękny młody samczyk z późnego wylęgu w 2016. Śliczny chłopczyk. Przecudownym temperamentem. Uwielbia swoje papy. Mały odkurzacz. Nie, Loluś? Proszę, uśmiechnij się.
Tak jak wspomniałem wcześniej, no, pytony tygrysie mogą osiągnąć duże rozmiary. No ten chłopiec akurat przychodzi nam wylinkę. Musimy podnieść trochę wilgotność terrarium. Wczoraj był kąpany. No i dzisiaj znowu będzie kąpany. Tym razem nie chce nam rzucić ładnie całej wylinki. Mój kurwa kwiatek. Jak widać, nie jest agresywny, jest bardzo grzeczny. Wzięliśmy go z adopcji. No i był trochę wychudzony na chwilę obecną. No nie jest już tak wychudzony, ma tylko 30 miesięcy i no, ma ponad 2 metry, 2,5 metra i waży sobie dobre 10 kg. I jest straszny pieszczoch. Mówiłem wcześniej, musimy pamiętać o tym, że terrarium musi być adekwatne do rozmiaru zwierzęcia, czyli no, jak ten wąż może osiągnąć nawet i 6 metrów, to musimy dobrać do niego odpowiednie terrarium, odpowiedniego rozmiaru, odpowiednie warunki mu zapewnić. No i no, niektórzy na forach wypowiadają się, że tak i tak trzeba trzymać zwierzaki, a później się okazuje, że oni nie trzymają w ogóle w takich warunkach. No nie powinno tak być. No, jeżeli dajesz komuś rady, to trzymaj się tego i sam też tak rób, a nie dajesz komuś rady, a sam trzymasz zwierzaki w małych terrariach, za małych pod ich rozmiary. No i no wiecie, no 10 lat wyczytania sobie czegoś nie wiąże się z tym, że ktoś ma dokładną, dosłownie wiedzę na ten temat, więc pamiętajcie o tym, że nie tylko czytanie, ale też komunikowanie się i rozmawianie z innymi ludźmi, wymiana doświadczenia jest bardzo ważna. Była to cała nasza kolekcja węży. Zapraszam do lajkowania naszego kanału, subskrybowania go, lajkowania naszej strony na Facebooku i na Instagramie. Dziękuję ślicznie. Z tego miejsca żegnam. Pa!